Cześć, tu Trashing Matt. Witam i zapraszam na kolejny odcinek Historii na Szybko. Po dość długiej przerwie powracamy w końcu do historii Polski. W dzisiejszym odcinku omówimy sytuację w chwili przejęcia władzy przez Kazimierza Wielkiego. Władysław Łokietek zmarł 2 marca 1333 roku. Władca ten poprzez swą determinację i waleczność dokonał zjednoczenia rozbitego dzielnicowo kraju oraz zdobycia korony. Odtworzone przez niego 13 lat wcześniej królestwo nie zawierało jednak wszystkich polskich ziem. Składało się ono z dwóch głównych krain, a więc Wielkopolski oraz Małopolski ze stolicą w Krakowie. Łączące je ziemie sieradzka i łęczycka były w posiadaniu uznających jego zwierzchność bratanków, a więc odpowiednio Przemysła Sieradzkiego i Władysława Garbatego. Na swego następcę Łokietek wyznaczył jedynego żyjącego syna, Kazimierza. Technicznie nie było jednak gwarancji, czy polskie możnowładztwo go zaakceptuje. Z racji starszeństwa o tron mogli ubiegać się jego kuzyni, a więc Władysław Garbaty lub Przemysł Sieradzki. Wreszcie mogli oni także uznać roszczenia króla Czech, Jana Luksemburczyka. Ten tytułował się bowiem królem Polski z racji odziedziczenia tego tytułu po Przemyślidach. Był on władcą potężnym, któremu hołd złożyło wielu piastowskich książąt. Problematyczny był też sam tytuł, który pozostawił Władysław Łokietek. Ze względów politycznych papież pozwolił mu bowiem na koronację tylko pod warunkiem niepodważania roszczeń króla Czech. W efekcie był on w oczach europejskich dworów jedynie królem Krakowa. Zaś za króla Polski uważano Jana Luksemburczyka. Polskie rycerstwo pamiętało jednak niedawne walki z Czechami i Krzyżakami i podczas zjazdu koronacyjnego jednomyślnie uznało Kazimierza za króla. Koronacja z rąk arcybiskupa gnieźnieńskiego Janisława odbyła się 25 kwietnia 1333 roku. Podobnie jak w przypadku Łokietka doszło do tego w Krakowie, a nie w Gnieźnie. Prawdopodobnie po to, aby zgodnie z wolą papieża nie podważać roszczeń króla Czech. Sukcesja przebiegła więc gładko. Jedynym problemem był opór królowej matki Jadwigi wobec koronacji małżonki Kazimierza, Aldony Anny. Ta jednak po namowach syna ostatecznie zgodę wyraziła. Wdowa po Władysławie Łokietku wkrótce wycofała się z życia politycznego w Krakowie, otrzymując w myśl tradycji oprawę wdowią na ziemi sądeckiej. Kazimierz wstąpił na tron mając 23 lata. Od 8 lat był żonaty z córką wielkiego księcia litewskiego Giedymina, Aldoną Anną, z którą miał już dwie córki, Elżbietę i Kunegundę. Następca tronu był dość dobrze przygotowany przez ojca do przyjęcia władzy. Towarzyszył mu w wyprawach wojennych przeciwko Krzyżakom, pełnił choć dość krótko rządy namiestnicze w Wielkopolsce i miał za sobą pierwsze misje dyplomatyczne. Na prestiż młodego Kazimierza rzutowało jednak kilka incydentów. Podczas zdobywania z rąk książąt głogowskich Kościanu, z niejasnych przyczyn nakazał on dokonać rzezi pochwyconych jeńców. Krążyły także plotki o tym, iż stchórzył podczas starcia z Krzyżakami pod Radziejowem Płowcami, uchodząc z pola bitwy. W tym przypadku mógł on po prostu wykonywać polecenie ojca, który to obawiał się o bezpieczeństwo jedynego syna. Niemniej wersję o ucieczce propagandowo wykorzystywali Krzyżacy. Wreszcie skazą na honorze Kazimierza był także jego domniemany romans z Klarą Zach podczas dyplomatycznej wizyty na Węgrzech. Incydent ten mógł doprowadzić do późniejszego nakazu węgierskiego króla, aby wymordować cały ród Zachów, choć nie ma co do tego pewności. Mógł to być bowiem po prostu kolejny etap zmagań Karola Roberta Andegavena z węgierskimi oligarchami. Młody, ambitny król miał więc wiele do udowodnienia. Przed nowym królem stało nie lada zadanie, bowiem państwo było osłabione wojnami i zagrożone przez potężnych wrogów. Hołd złożyli mu jego kuzyni, a więc Przemysł Sieradzki i Władysław Garbaty. Podobnie jak w przypadku Łokietka, nie zrobili tego jednak książęta mazowieccy, Trojdęczerski i Siemowit Rawski.
Preferowali oni neutralność i zapewne nie podobało im się to, iż Kazimierz utrzymywał pozytywne relacje z pogańską Litwą. Zwierzchności Kazimierza nie uznał także jego siostrzeniec i sojusznik Łokietka, książę świdnicki Bolko II Mały. Choć z racji więzów pokrewieństwa zapewne łączyły ich pozytywne relacje. Głównym zagrożeniem był zakon krzyżacki. W 1308 roku odebrał on Łokietkowi Pomorze Gdańskie, później także ziemię dobrzyńską i wreszcie w rok przed jego śmiercią Kujawy. Rozejm zawarty z krzyżakami obowiązywać miał zaledwie do Zielonych Świąt, a więc do 23 maja 1333 roku. Rycerstwo i sam Kazimierz pragnęli zapewne odzyskania utraconych ziem, a zwłaszcza Kujaw, z których to wywodziła się jego linia dynastii Piastów. Polska nie była jednak gotowa na tak szybkie wznowienie walk. Kazimierz musiał także obawiać się potężnego sojusznika zakonu w wojnach toczonych przeciwko Łokietkowi, a więc króla Czech i tytularnego króla Polski, Jana Luksemburczyka. Co prawda częściej przebywał on we Francji lub Luksemburgu niż w Czechach, gdzie nie przepadali za nim tamtejsi możnowładcy, to jednak nie zamierzał z tytułu króla Polski rezygnować. Luksemburczykowi hołd złożyli wszyscy książęta Górnego Śląska i większość z Dolnego. Jego wasalem był również książę Wacław Płocki. Mając więc już faktyczną władzę nad sporą częścią polskich ziem, mógł on ponownie zaatakować. Nie uznał on koronacji Kazimierza, nazywając go jedynie królem Krakowa. Tym, co mogło powstrzymać zapędy Jana Luksemburczyka, był sojusz Kazimierza z potężnym szwagrem, a więc królem Węgier. Żoną Karola Roberta Andegaweńskiego była bowiem jego siostra, Elżbieta. Pomimo incydentu z Klarą Zach, mógł on zapewne liczyć na jego wsparcie. Polska była jednak od Węgier dużo słabsza, będąc tylko jednym z kilku ich sojuszników. Nie było więc gwarancji, czy w razie potrzeby Węgrzy ruszą na północ odsieczą. Na przykład jeszcze podczas rządów Władysława Łokietka Karol Robert sprzymierzył się na krótko z Czechami przeciwko Habsburgom. Sojusz z Litwą, którego początkiem był ślub Kazimierza z Aldoną Anną, de facto nie funkcjonował. Jego teść, wielki książę Giedymin, pokłócił się bowiem z Łokietkiem jeszcze podczas jednej z wypraw na krzyżaków. Od tamtej pory litewskie wojska przestały wspierać Polaków. Sojusz taki był także dla Polski dość kłopotliwy wizerunkowo, ponieważ zakon krzyżacki ochoczo głosił w Europie, iż Polacy weszli w konszachty z poganami. Po latach obietnic i rozgrywania pomiędzy sobą wysłanników papieża i prawosławnych hierarchów, stało się jasne, iż Giedymin nie zamierzał przyjąć chrztu. Wielki książę koncentrował się także bardziej na sprawach ruskich. Niemniej, póki trwał mariaż z Aldoną Anną, relacje były pozytywne. Kazimierz mógł także w teorii liczyć na piastowskiego władcę Rusi Halicko-Wołyńskiej, Bolesława Jerzego, którego wspierał Łokietek. W rzeczywistości jego poddani byli mu bardzo niechętni i jego autorytet podkopywali także wciąż silni Tatarzy. Tak więc to Bolesław Jerzy bardziej potrzebowałby pomocy Kazimierza. Tatarska Złota Orda wciąż dominowała w Europie Wschodniej, zmuszając ruskich książąt do płacenia daniny i dokonując łupieszczych rajdów na zachód lub do Bizancjum. Panujący tam w tym czasie Han Ozbek umocnił władzę centralną i przyjął islam. Stosunki z Brandenburgią także były dość napięte. W 1326 roku Łokietek najechał na nią wraz z Litwinami, okrutnie łupiąc terytorium Nowej Marchii, zaś od 1329 roku obowiązywał rozejm. Rządził tam Ludwik V z rodu Wittelsbachów, któremu niechętni byli jednak brandenburscy możni. Choć jego władza była tam słaba, to mógł on jednocześnie liczyć na pomoc swego ojca, a więc ówczesnego cesarza Ludwika IV. Potencjalnym sojusznikiem mogli być także książęta pomorscy, którzy walczyli w tym czasie z Brandenburgią i obawiali się krzyżaków, którym w 1329 roku zmuszeni byli zastawić ziemię słupską. Okej, także to tyle na dziś. Wielkie dzięki za uwagę. No mam nadzieję, że dzięki temu materiałowi lepiej zrozumiecie sytuację w chwili przejęcia władzy przez Kazimierza. Okej, także to tyle na dziś. Dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne materiały już wkrótce.